Stowarzyszenie Kulturalne Winogrady wspólnie z pracownikami Domu Kultury Orbita zaprasza 23 czerwca na kolejne spotkanie do naszego ogródka. Przypomnijmy, pierwszy na Winogradach ogród społeczny powstał kilkanaście dni temu na osiedlu Kosmonautów obok budynku Domu Kultury. Mieszkańcy wraz z pomysłodawcami ogródka zasadzili pierwsze kwiaty i warzywa. Teraz pora na kolejne spotkanie. Zapraszamy 23 czerwca o godzinie 16. Jest to zakończenie roku szkolnego, więc spodziewamy się, że wszyscy znajdą odrobinę czasu dla nas. Będzie druga impreza z cyklu naszego ogródka. Jest to projekt finansowany z Fundacji Tesco Decydujesz, Pomagamy. Tym razem robimy powitanie lata. Będziemy się uczyć razem z panem ogrodnikiem rozróżniać zioła. Nauczymy się troszkę, jak je sadzić, co z czym i dlaczego. Będzie poruszona kwestia kompostowania, więc trochę nowych rzeczy dla ludzi, którzy chcą zrobić swój ogródek zarówno na osiedlu, na balkonie, więc warto do nas przyjść, a w międzyczasie będą oczywiście też prowadzone animacje dla dzieci. Na piątkowe spotkanie w naszym ogródku zaproszeni są wszyscy, którzy lubią rośliny i chcą spędzić ciekawie czas w gronie sąsiadów i znajomych. Zapraszamy dosłownie wszystkich. Po pierwszej imprezie zauważyliśmy faktycznie, że przyszły osoby będące i na emeryturze, i dzieci przedszkolne, rodzice, więc zapraszamy dosłownie wszystkich. Każdy może się wkręcić w tą tematykę, a naprawdę warto. Może ojcowie z dziećmi, to w końcu Dzień Taty, to też jakiś sposób na spędzenie wspólnie czasu. Jak najbardziej zapraszamy wszystkie dzieci z tatusiami, zapraszamy też całe rodziny, ponieważ jest to koniec roku, więc można w końcu początek lata zacząć świętować i dosłownie ich przenośni, ponieważ dzieci zaczynają wakacje, więc myślę, że będzie to udany początek wakacji. Na koniec raz jeszcze przypominamy, spotkanie w naszym ogródku na osiedlu Kosmonautów odbędzie się w najbliższy piątek 23 czerwca. Początek o godzinie 16:00. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.